Siemanko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj drugi odcinek z cyklu O co kaman. Porozmawiamy sobie o problemach z karmieniem. Na forum często można przeczytać, że macie problemy ze swoją modliszką, przestaje jeść, jest mało aktywna w terrarium. Pytacie wtedy, jaki jest tego powód i tak dalej. Dzisiaj chcę Wam troszeczkę naświecić temat problemów z karmieniem. Pierwsza, najważniejsza sprawa. Musicie wiedzieć, że modliszka przychodzi tak zwane linienia. Kiedy się zbliża okres linienia, modliszka przestaje jeść, przygotowuje się na bardzo ciężki etap w swoim życiu, na linię, czyli rzucanie starej skóry. Jak to wygląda? No tak, w rzeczywistości jest tak, że modliszka, kiedy zaczyna linieć, zbliża się okres linienia, przestaje jeść. To zależnie od gatunku. Jest tutaj od kilku godzin do kilkunastu godzin, do kilku dni nawet. Modliszka przestaje przyjmować pokarm. Musimy dać jej wtedy spokój, nie ruszać terrarium, nie pukać do terrarium przede wszystkim, nie brać jej na ręce i tak dalej. Modliszka musi mieć wtedy spokój. Tak naprawdę wyznacznikiem tego, czy modliszka powinna zjeść, jest grubość jej odwłoku. Jak wiecie, że modliszka potrafi sporo zjeść, kiedy jej odwłok jest pękaty, gruby, już nic więcej nie zmieści, no to wiadomo, wtedy nie je. Takim sygnałem niepokojącym jest, kiedy modliszka jest chuda i nie chce jeść. Wiadomo też, że jeśli jest chuda, to nie będzie liniała. Kiedy jej odwłok jest mega cienki, to nie będzie linieć. I co się wtedy dzieje, że ona nie chce jeść? Powodów jest kilka. Możecie wtedy spróbować ją nakarmić, że tak powiem, troszeczkę na siłę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Pokażę Wam, jak wygląda modliszka najedzona. Wezmę takie większe stadium. To jest tutaj samiec spod Romantis. Dosyć duży. To jest już stadium, ta akurat, ale ładny, zieloniutki samiec. Gruby, pękaty. Zaraz Wam pokażę odwłok. Ledwo tutaj, ledwo stoi. Jest to samiec Preimago. Jeszcze jedna wylinka i będzie już dorosły. Jak widzicie, jest grubiutki, ładny. No niedługo może zacząć linieć, tak? Bo już jest nabity niesamowicie. Liniał jakieś, nie wiem, półtora tygodnia temu, więc jeszcze troszeczkę i będzie nam liniał. I tak jak widzicie, odwłok jest strasznie gruby, czyli modliszka jest najedzona. Ten odwłok tutaj naprawdę, zaraz mam wrażenie, że pęknie. Gdzie mi tu wchodzisz na półkę? Chodź tu, obudzie. Jeszcze wam tu z bliska pokażę. No i na aparat chcesz wejść. Gruby odwłok strasznie, widzicie. Dobra, nie będę go tutaj już tutaj stresować. Niech sobie wejdzie do swojego domku, swojego pojemnika. Wiecie wtedy, że owad jest najedzony. Pokażę Wam owada, który wymaga pilnego karmienia. No ten jeszcze w miarę dwa dni wytrzyma. Pokażę Wam takiego ultra cienkiego jak gazeta. Gdzieś tutaj może znajdę. No ten nie jest też taki chudy, bo nie głodzę swoich owadów, ale no, jest dużo chudszy. Też jest mniejszy. Mniejsza samiczka to jest. Ale widzicie, że odwłok jest no cieniutki, tak? Ona musi już sobie zjeść. Jeśli wrzucacie, pokarm nie atakuje, a wiecie, że liniała dosyć niedawno, tak? Odchorowała, że tak powiem, to linienie. Minęły dwa dni po linieniu, a ona nadal nie przyjmuje pokarmu. Pierwsza rzecz, którą robicie, w ogóle sprawdzacie, czy ona je, czy nie. Wrzucacie żywego owada, jeżeli nie goni za nim, nie wodzi wzrokiem i tak dalej, nie chce go atakować. Zabijacie owada, podajecie go na pęsecie, patrzycie, co się dzieje. Jeżeli chwyta, no to wiadomo, jesteście w domu, owad zacznie sobie ładnie jeść, ale bywa tak, że on nie chce też atakować tego naszego trupka podanego z pęsety, więc co robicie? Przede wszystkim zabijacie, tak jak mówiłem, owada, wyciskacie, brzydko mówiąc, flaczki z tego owada. Ja tu mam pociętego, ładnego, ładnie turka. Takie ładne flaczki. Kurde, ostrości mi to nie łapie tak blisko. No ale chyba zobaczycie. Patrzycie, co się dzieje. Zbliżamy. No tu od razu atak był. Ale jeśli nie ma ataku,
pod same podżuwaczki podsuwacie. Owad często, no tu spod Romantis akurat jest taki, że nie ucieka, ale są gatunki, gdzie uciekają, wam zaraz wszystko pokażę. I trzeba się namęczyć, żeby pod te żuwaczki tej modliszce podłożyć tego karaczana, tak? Te flaczki wycisnąć i podłożyć. No idzie się czasami namęczyć, zwłaszcza jak jest to mała modliszka L1, L2, to jest to kłopotliwe, aczkolwiek jest to do zrobienia. Jeśli macie mało tych owadów i kilka wam tam nie je, no to nie ma problemu, tak? Zajmie wam to tam 15-20 minut i sobie poradzicie z tym tematem. Ja tego owada schowam, bo jak widzicie, on sobie tutaj ładnie je. Jak chcecie przełożyć z ręki owada, to podkładacie pojemnik, pukacie, pchacie w zasadzie lekko za odwłok i on sobie schodzi. Nie zrzuci wtedy wam tego pokarmu, nie pukacie go w odnóża, nie pukacie go w głowę, nic z tych rzeczy, on sobie tu ładnie dalej będzie sobie jadł. Wejdzie zaraz na górę i widzicie, sobie elegancko zajada. No i rzucaj mi się tu więcej, rzucaj mi się, rzucaj. Weźmiemy modliszkę, o, ładna mi tam linieje. Zaczęła mi linieć. Bym wam pokazał, ale niestety już tym aparatem ruszać. I tym pojemnikiem zwłaszcza. Pokażę wam może taką mega najedzoną modliszkę, która już nie za bardzo będzie chciała atakować. Tak podejrzewam, chociaż może to być różnie. Bo już jest mega, mega gruba, też widzicie. Ona będzie niedługo liniała już. No jeszcze mi się z 3 dni, także mogę jeszcze tutaj trochę pomęczyć na potrzeby filmu. Generalnie jak wiecie, że on jest gruby, ten gruby jest ten owad, to go nie karmicie, tak? Bo wiadomo, że on już tam w siebie za dużo nie wsadzi tej karmówki. Ale ja tu na potrzeby filmu wam chcę to zademonstrować, żeby pokazać wam, jak on smakuje i po chwili atakuje sobie tego karaczana. No aczkolwiek czuję, że zaatakuję go od razu i nie będę mógł wam zademonstrować. Ale zademonstruję wam to na innym gatunku, że tak powiem, bardziej nerwowym, jeśli chodzi o podawanie spensety. Zaraz wam to pokażę. O, i modliszka na mnie narobiła, bo mam na suficie modliszki Orientalis. Na suficie sobie chodzą, po suficie. Dobra, wiecie co, odłożę na razie ten pojemnik. Chwycę tego powada paluchy. Ale mi się tu wije, no. Chyba stresuję się do tego filmu, wam powiem. Dobra, w każdym razie się udało. Mam to na pensecie i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Modliszka, widzicie, nie atakuje. Podkładam pod żuwaczki. No, próbuję. Czekajcie, bo nie będzie widzieć. Próbuję i chwyciła sobie delikatnie, widzicie? I sobie zajada. Tak jak mówię, jeśli owad nie atakuje, nie wodzi wzrokiem, nie goni za przynętą, wędkarz jestem, więc tak mówię, za przynętą, za owadem, no to jest oczywiście odwłok chudy, tu jest akurat gruby, no bo dla celów tutaj edukacyjnych, żeby wam pokazać, to tutaj takiego wada wziąłem, ale jeżeli jest gruby, to nie, wiadomo, że nie będzie jadł, tak? Bo już ma dosyć, ale jeżeli jest ten odwłok cieniutki, nadal nie chce jeść, to wtedy pod same żuwaczki, chwilę podsuwacie, on próbuje ten owad i za chwilę sobie chwyta, tak? Odłożymy delikatnie owada. O, elegancko sobie zajada. Oj, muszę uważać, żeby nie zrzucić modliszki podczas linienia, bo tam jedna mi linieje. Pokażę wam jeszcze, co wam tu pokazać. Ta jest najedzona, bo karmiłem. O właśnie, pokażę wam modliszkę, która nie za bardzo lubi jeść z pensety. Ucieka i tak dalej. Może mi się uda wam to pokazać. Mam tu jakiegoś trupka jeszcze? Mam. Zaraz wam to pokażę. Cybilka moja kochana, zieloniutka, piękna samica. Ona jest taka, że jak podkładacie pokarm pod żuwaczki, podkładacie, wiadomo, jak ona nie chce jeść, tak, jest chuda i tak dalej, no to ona ucieka, odtrąca i tak dalej. Pokażę wam. Pomęczę się pewnie trochę i ona zacznie tutaj jeść. No chyba, że jest wygłodniała, ale nie sądzę, bo dostała dzisiaj rano. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, jeśli macie na przykład jakiegoś suchego tego owada, możecie go lekko zmoczyć, ona sobie tą wodę spije i za chwilę zacznie dalej tego owada sobie jeść. Ja tego tutaj owada trochę zmoczę poza kadrem.
gdzieś tutaj psiknę. Ona wtedy chętnie takiego mokrego sobie zacznie zajadać. Zobaczymy, ona będzie mi tu uciekać albo próbować wejść na niego. Zobaczymy, czy mi się tutaj to uda zrobić. No widzicie, ona mi tu ucieka. Za każdym razem będą jaja z nią tutaj. Kręci się we wszystkie możliwe strony. No musicie się pomęczyć, no nie jest to proste, aczkolwiek jest to wykonalne. I warto to zrobić dla zdrowia waszego owada. No ona się tu rzuca. Nie chce. Za którymś razem myślę, że w końcu zje. Chociaż kurczę, jest gruba strasznie, ona będzie mi tutaj otekę niedługo oddawać. Kurczę, też bym nie chciał jej za długo męczyć, ale... Zobaczymy, co z tego będzie. Próbuję. No ale nie rób mi wstydu. Bo tak napowiadałem, a ona mi tu nie chce jeść. Tylko fakt, że ona już jest mega gruba, kurczę. Bo wszystkie tam staram się ładnie karmić. Wiecie co, wezmę może samca, który jest chudszy. Też lubi uciekać przed karmieniem z pensety. Próbuję, będzie dobrze, coś czuję. Próbuję, ale jeszcze nie chwyciło, ale na razie je. No nie chcę. Jest nazarta w opór. No jest gruba, zobaczcie sami, jaka ona jest gruba, wielka. I nie dlatego, że już jest naprawdę nażarta. No, z pensety tam delikatnie sobie zajada. Chwyciła. Widzicie? Trochę to trwało, ale sobie chwyciła tego. Połowę karaczana i dałem. Ostrość jest kiepska, kurczę, widzę. Nie wiem, czy mi się to uda wyostrzyć. Nie, nagrywam przednią kamerą. No kurczę, kiepsko to. Ale w każdym razie chyba coś widać, tak? Że ona sobie tego karaczana je. Tą sobie odłożę na boku. Gdzieś tutaj z boku. Nie będę zamykał tym wieczkiem tej tuby, bo ona... No, ten gatunek akurat nie lubi trącania. O, zrzuciła. Ona jest, mówię wam, nażarta. Pokażę wam jeszcze może z samcem. No chodź, maleńka, chodź. Chodź. No. Pakuj się tutaj do tuby. Nie będę ci stresował, bo masz mi tu ładne, grubiutkie kokony oteki budować. Weźmiemy twojego przyjaciela samca. Gdzieś tutaj był ten samiec. Sorry, że tak poza kadrem. Muszę go gdzieś znaleźć. Tego samca gdzieś tutaj miałem. Ach, mam go na tym. Zatrzymam na chwilę film, poczekajcie. Jestem z powrotem. Miałem go na tarasie. Gdzie chłopak po amorach chłodził. Nie no, żartuję sobie. Po prostu czeka na dojrzałość płciową swojej koleżanki, drugiej samicy. Spróbujemy go nakarmić. Chyba się nie obrazi, że dam mu tego samego karaczana co z koleżance. Zobaczymy, co będzie. Widzicie, on próbuje wejść na tego karaczana. Sięga tutaj swoimi chwytaczkami. I to jest tutaj do kamery też mi ciężko, bo ja to... No ale dobra, spróbujemy. No dalej, próbuj sobie to, próbuj. Bo ja tak zawsze to w pudełku robię, a on tu mi tu chce wejść. Ale chcę wam pokazać. O, obliżał sobie łapkę, to wtedy macie chwilę, że zacznie próbować. I co? Udało się. Widzieliście? Trochę to trwało, ale sobie zajada. Mam nadzieję, że przez to mi szybko nie padnie, że mu kolejny raz daje żarcie, że tak brzydko powiem. Ale co się nie robi dla was. Dobra, odłożę go delikatnie. Musicie mega delikatnie go tutaj odkładać, bo one się stresują niesamowicie. Tylko go się dotknie i praktycznie może zaraz tego turka nam rzucić. Spróbuję delikatnie. O, jedna gierka wlazła. Druga gierka wlazła. Trzecia wlazła. No dalej. No i udało się. Ja go tutaj nie będę zamykał tym wieczkiem. Niech sobie tu spokojnie skończy jeść. O, tutaj będzie widać, jak sobie ładnie je. Kolejny temat to jest karmienie z igły małych modliszek, no bo wiadomo, że z pensety nie podacie, bo jak ona zacznie tą pensetę, to ucieknie gdzie pieprz rośnie. Pokażę wam, wezmę na przykład jakąś chudziutką L3 z Paradoksy, takie maleństwo L3, pokażę wam jak nakarmić, jest tylko porządek zrobię, jak nakarmić taką modliszkę z igły. Jeśli wam nie chce jeść oczywiście, tak? Rzucacie i nie ma reakcji, odłóg jest chudy, a liniała już
liniała niedawno, tak, i nie chce jeść, a już powinna, bo minęły tam powiedzmy 2-3 dni i nie je. Tak, niektórzy piszą, co zrobić, bo moja młodzika nie je 2 tygodnie. No 2 tygodnie, jak nie je, no to cud, że ona żyje. No chyba, że to jest jakiś sucholubny gatunek, tak, co nie wymaga czystych karmień, no to w te 2 tygodnie, 3 tygodnie nawet przeżyje, tak. Albo dorosła sztuka i mago, no to przeżyje 2-3 tygodnie. No zależy od gatunku, tak. Uśierniając 2 tygodnie bez problemu przeżyje. No ale mała larwa tam do L3, no to 3-4 dni bez jedzenia, no to tak kiepsko to widzę, nie? Dobra, mam tutaj igłę przygotowaną. Oj, ta igła swoje przeżyła, wam powiem. Dobra. Najlepiej podać same flaczki na tej igle. Muszę tu jakiegoś turka ubić. Małego turka chwycimy. O jest, akurat nie mam małego. Dobra. Chcę trochę większego, przetniemy go. Są tu sceny drastyczne. Może nie przetnę, ale go wyrwę. Zobaczymy, ten karaczan jest strasznie duży. Musiałbym go jeszcze trochę zmniejszyć, że tak powiem. No i co? Wbijamy igłę, flaczki wystają. Tak to wygląda. Kawałek turka na igle. I próbujemy działać. Paradoksa L3. Nie będzie to proste. Chciałbym wam pokazać się z L1, bo też się da. Ale z L1 czasami jest naprawdę niesamowita wiksa, bo to trzeba sporo czasu. Z tymi paradoksami też nie będzie prosto. O, liżę sobie łapkę, że tak powiem, to wtedy można jej podać. Chwyciła w tej chwili, ale trąciłem ręką i puściła. Ona musi chwilę posmakować, tak? Kurczę, żeby tylko było widać. No nie, nie wchodzi mi, tylko masz jeść. Przekręca mi się we wszystkie możliwe strony ta modliszka. No dalej. Chwyciła. Wiecie co, ja sobie zmoczę jeszcze tego turka trochę. O, właśnie. No dalej, skakuj tu. Mam nadzieję, że mi nie przerwie zaraz tutaj nagrywania, bo mało miejsca mam. Na czarnym tle mojej koszulki nie widać. No i chudzielcu. Za duży jeszcze ten turek trochę tutaj jest. Mogłem zupełnie same flaczki podać. Najgorsze to jest to, że ona próbowała, ja jej to wyrwałem. Teraz zajadę, ale tak mi się ręce często, nie wiem. O Boże, aż mi się gorąco zrobiło. No w sumie jest trochę na żarta, może wezmę inną. No w sumie jest trochę na żarta. No, takiego super chudziolaszka nie wiem, czy znajdę. Dobra, ja nie będę tu stresował, więc jeszcze raz spróbuję, bo ona chwyciła i... Ja jej to wyrwałem i w sumie znajdzona, bo widzicie, ma tą grubą dupkę dosyć. Ja spróbuję troszeczkę dłużej tu poszukam jakąś sztukę chudszą. Nie wiem, czy mi się to uda, bo ja karmię 2 razy dziennie. Do L3 karmię 2 razy dziennie, potem karmię raz dziennie, potem co 2 czy 3 dni. Są większe. O Jezu, jakiegoś udzieloszka. Wszystkie są takie grube. No, mogłem się przygotować kilka dni, jakieś tu nie karmić. Ja wam pokazał, jak ona tutaj z tej igły sobie zajada. No to też jest gruba. No mam same grube, no nie wiem, jak wam to pokazać. Ta tutaj ma muchy i już ich nie je. No to już znak, że nie zje też, a jest gruba, nie zjem też mojego. No zobaczymy tą, ale kiepsko to widzę. Najwyżej jakiś inny gatunek wam pokażę. Z nimi trochę jest zawsze problemu, żeby one je zjadały, ale nie, przede wszystkim najważniejsze jest precyzyjnie pod te żuwaczki trafić. Chociaż ułamek sekundy, żeby ona spróbowała. Wtedy jest szansa, że ona sobie to chwyci. No jest też gruba, nie wiem. Bardzo dbam o te modliszki. Nie przygotowałem się do tego filmu, wam powiem. Mogłem ją trochę odchudzić.
Tu mi akurat wszystkie jedzą, nie mam problemu z karmieniem. One lubią, ten gatunek akurat lubi sobie robić głodówki. Dobra, najwyżej sobie przesuniecie ten moment. Jak tu karmię, jeszcze mi z igły spadł ten turek. No dalej, wbijaj mi się. No nie chcę, nie chcę, bo jest nabita jak bąk. No wstyd mi tylko robić do filmu, no ale trudno, no jest najedzona i... O, chwyciła. Chwyciła, nie wiem czy mi się uda igłę wyjąć, żeby nie puściła. Widzicie? Udało mi się, trochę to trwało, no ale sobie zajada, tak? Trzyma tego turka i nie ma problemu. Prawdopodobnie go odłożę, co się wystraszy i puści go, więc musicie się uzbroić cierpliwość i najlepiej niech on sobie już na ręce je. Jak jest ultra chudy, niech je, będziecie mieć pewność, że sobie zje, tak? Bo kolejna próba, jak teraz by zrzuciła tego turka, no to może być już kolejne 10-15 minut, żeby sobie po prostu zjadła, żeby go chwyciła i zjadła, tak? Ale widzicie, L3 da radę z igły nakarmić. Gdybyście zbliżyli nawet mały kawałek tego turka na pensecie, to prawdopodobnie na 100% wam mogę powiedzieć, że ona na widok same tej pensety by uciekła, tak? Dobra, o, ja wiem, że ona jest najedzona. O, tutaj Sybilka cały czas sobie zajada. W zasadzie on, bo to samiec. Spróbuję ją tutaj odłożyć. Niech sobie je. Prawdopodobnie zrzuci mi tego, ale zrobię to delikatnie, tego turka, bo to jest takie maleństwo. No, ale trójka to już nie takie maleństwo, no ale... Zobaczymy. Dwie gierki zostały. No, skakuj. No i udało się. Ja ją zostawię, nie będę z ten, zostawię na pojemniku sobie. O. Tylko żebym nie zapomniał, żeby potem nie szukał po suficie, bo już tak miałem. Ostatnio wam powiem, bo mi L1 uciekła. Nie mogłem jej znaleźć i znalazłem ją po 2 dniach, jak była owinięta pajęczyną, bo została zaatakowana przez kątnika, nie? No i po modliszce było. Ale przynajmniej kątnik najedzony, ja tutaj dobrze z nimi żyję. One mają tutaj ze mną super, elegancko. Niech sobie żyją. Mi nie przeszkadzają, w tym pomieszczeniu mogą sobie być, byle w domu ich nie mieć. No dobra, co wam jeszcze tu pokazać? Być może wam pokażę jeszcze jakąś L1. Tylko L1 też mam nabite, bo wszystkie karmiłem, ale może się uda do filmu wam pokazać. Wezmę L1. Hierodulkę. L1. Późny L1, że tak powiem, bo powinna w każdym czasie, w najbliższym czasie linieć. I wątpię, że będzie jadła, wam powiem szczerze, ale spróbujemy, no bo co? Co mi zostało, tak? Weźmę sobie muszkę owocową. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli na przykład, nie wiem, macie mało karmówki, tak? Możecie turka podać, na przykład turka, bo tam co innego macie. Podać na przykład połowę. Też zaatakuje. Coś, co się nie rusza, też potrafi modliszka zaatakować. Pokażę wam za chwilę, jak nie zapomnę, jak ona atakuje. Coś, co nie żyje, ale możemy też nakarmić takim owadem. To różnie bywa, tak? No. Zaraz wam pokażę. O. Mamy muszkę owocową, maleństwo, Hydei. Bierzemy sobie spryskiwacz. Pryskamy tą muszkę, żeby była mokra. Ja wezmę tej muszce owocowej skrzydełka, utnę, żeby ten owad nie wydawał się za duży. Skrzydełka ucięte, takie maleństwo na igle. Jesteście w stanie podać L1. No ja mam tą L1, wam powiem, no najedzoną w opór, ona będzie liniała niedługo. I musicie mega uważać, bo L1 no, potrafią, są szybkie, tak? Potrafią nieźle uciekać. Zobaczymy, jak to będzie. Wezmę ją na palucha. Zaraz będę ją pewnie na łokciu. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. One są turbo szybkie i musicie się uzbroić w mega cierpliwość.
Czasami nic nie zrobicie, ta L1 wam padnie, nawet jak będziecie chcieli ją tam na siłę i tak dalej, to wiadomo jak jest z L1-kami. Ale jest na żarta, nie wiem czy będzie chciała w ogóle współpracować do filmu, nie wiem czy to w ogóle ma sens. Wchodzi na tą muchę, a nie atakuje. Zobaczymy, no wchodzi na tą muchę. Wierzcie mi, że się da nakarmić L1. Mega ciężki temat, ale się da. Jeszcze spryskam wodą, ale tu mam trochę wody na tym stole, to zamoczę, o właśnie. Albo wezmę jeszcze jedno podejście, zrobię z... Czekajcie, tutaj niżej to zrobię, ledwo widzę tą modliszkę, jest taka mała, ma centymetr. Próbuję sobie tego wada tu, ale ma dosyć, bo jest tak nabita. Patrzcie się tutaj, no patrzcie, patrz, co się dzieje, nie? Że nie musisz gonić, tylko sam ci owad podchodzi, nie? No ciężki temat, bo jest na żarta. Wiecie co, spróbuję znaleźć jeszcze taką mniej najedzoną modliszkę, to wam pokażę. Jedynka nie najedzona u mnie, no karmię w opór, więc same takie grube są. Ta tutaj może trochę chudsza jest. Ona w ogóle żyje. Tak chyba nie mrawo, ledwo co żyje. Przy tej ilości nie jestem w stanie kontrolować każdej jednej sztuki. No nie no, ona jest, nie no, ona żyje, tylko jest taka osowiała, bo będzie linieć już. Się wszystko zbliża, no tu muszki chodzą nawet, to nawet wam nie pokażę. Dobra, weźmiemy sobie Spodermantis Viridis, trochę większą modliszkę. Też mała, bo tam ma z 1,5 cm. Wrzucę tylko tutaj śmieci. Dobra. Ta muszka owocowa to tam trochę mała na nią. No dalej, byłaś tutaj. Tak to wychodzą same, a jak nie mają, to wychodzą, a jak mają, to siedzą, nie chcą wyjść. Dobra, właśnie tu na palucha. Tyle modliszek powyjmowałem, żeby nie zapomniał ich pochować. Kiedyś te modliszki wyjdą i mi wpieprzą za to, że je tak trzymam tu. No i dobra, próbujesz i chwytasz. Widzicie? Próbowała. Tadam! Spodromantis, maleństwa, trochę większa jak L1, L2 to jest chyba. Sobie zajada muszkę. Widzicie? Da się. Jest gruba dosyć, ale jeszcze zjadła tą muszkę. No i delikatnie spróbuję ją tutaj odłożyć na miejsce. Te są dosyć odporne, one tam nawet chodzą z tym jedzeniem, jak widzicie. Na tle koszulki, ale ładnie widać. Dobra, chowaj się tutaj. I tak to wygląda. Więc jeszcze raz podsumowując, pamiętajcie, że najważniejsza rzecz, najważniejsza jaka może być rzecz, to jest oglądanie, podglądanie waszej modliszki, jaki ma odwłok. Jeżeli ma pękaty odwłok, nic się nie dzieje, jeżeli nie je, będzie linieć, da gdzieś, trzeba spokój, skoro nie chce jeść, a jest gruba, więc dajemy jej spokój, niech sobie spokojnie przygotuje się do linienia, nie możemy jej stresować, brać na ręce, puchać w pojemnik, potrząsać i tym podobne. Ta się tu już, o, Sybilka, sobie przerwę najadła, rzuciła już tego turka, zabierzemy jej. Chowaj się tutaj ładnie, najedzona jest, najedzony. Wracasz do pojemnika, cyk, cyk, cyk. Pupkę, żeby nie za nogę pukać, bo się wystraszy. Elegancko. Pójdzie się chodzić na taras. Musi doczekać płodności swojej koleżanki. Mogę wam jeszcze pokazać ten sam myk z Kerobroter. Mam tutaj Kerobroter, na przykład wezmę samicę pre. Mam jakąś mniej najedzoną, bo znowu będzie akcja, że nie będzie chciała jeść. A jest trochę mniej. Nie, jest na żarta. No dalej, coś tu muszę wynaleźć do filmu jeszcze. Dobra, tu jest taki trochę chudszy egzemplarz. Piękne są te modliszki.
Łodziżka oczkowa, Kroborte, Geminis, proszę. Zajebiste są. Jeszcze jedna wylinka będzie dorosła. Piękne skrzydełka z oczkiem. Oczko widać na dwoku już. Niedługo będzie na skrzydełkach. Spróbujemy nakarmić jakimś dużym turkiem. Mam nadzieję, że się nie wystraszy. Tutaj możemy podać spensety. Oj, ty skoczna. No, za lodówkę mi chciała skoczyć. No, ona chyba wie, że tam jest ciepło od tyłu. Ole, skoczek. No dobra, dobra. Nie bój leszcza tu. Dobra. No i próbujemy, zobaczymy co będzie. No, no, smakuj, smakuj. Z nimi nie ma problemu raczej. Smakuje, smakuje, zaraz będzie strzał. Mogę się założyć. No co, ja będę cię trzymał długo, to będę cię trzymał? Ty sejesz, a ja cię to trzymam? Nie, potrząsam trochę. Tak, on żyje ten owad, no. Oj ty, łobuzie, nie chcesz? Żarta? No nie miałeś mi tu kiedy wczoraj. Dzisiaj pewnie gdzieś. Oj, trąca, trąca, łobuz. Łobuziara. No, no zajada sobie, zajada. Czekajcie, bliżej wam to pokażę. Nie będę wam pokazywał, jak karmię żywym, tam jak wpuszczam do pojemnika, no bo to wiadomo, nie? To wtedy nie ma problemów i to nie ma co pokazywać. Pokazuję wam tylko te trudności, tak? Jeżeli nie chce jeść. No, ona jeszcze chyba nie odchorowała swojego... O, ty, ale skoczna. Wiecie co, ja wezmę taką mniejsze, niższe stadium, bo ta tu mi liniała niedawno. Nie jest gotowa na to, żeby jeść za bardzo. Schowam sobie ją, nie będę jej tutaj stresował, niech się, że tak powiem, utwardzi jeszcze. Kobitka nasza, piękna, śliczna. Wezmę może chłoptasia jakiegoś. Chłoptasia, chłoptasia. Ten zje, jest chudziutki. Mamy chłoptasia, też pre. Zalążki są dosyć duże już. Na 100% pre. No ale jedz sobie tutaj pre. O, flaczków, nie chciałbyś więcej. No dalej. Próbuję, próbuję i co? Tamta świeża po linieniu, ten przed linieniem. No i takie combination to jest, widzicie. Dobra, ja tutaj więcej w tych flaczków wycisnę. One są... O, teraz będzie lepiej. Te flaczki wyciśnięte. Ale długi film się szykuje, ja nie mogę. No ale chcecie, żebyście widzieli. Sorry, żebyście widzieli, na czym to polega. No dalej, nie rób wstydu. Bo wezmę twojego brata, a ty się nie najesz dzisiaj. Zajada, zajada. No, odnóże już chwytne podniesione. I chwyt. No i widzicie sobie, chwilę to trwało, no tam 2-3 minuty. I owad, który nie chce jeść, w tej chwili je, tak? Na pokaz filmu tutaj zaprezentowałem, jak to powinno wyglądać. Możecie też, tak jak pokazywałem przed chwilą, z igły, nie? I tak to wygląda. Filozofii w tym nie ma. Najważniejsza rzecz to się uzbroić w cierpliwość. I jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ten owad zacznie wam jeść i nic się mu tutaj nie stanie. No. Po czasie zacznie sam chwytać. Nie wiem, dlaczego tak jest, dlatego owady nie chcą atakować. Być może kiedy nie były na to gotowe, wrzuciliście świeżo po wylince, wrzuciliście pokarm i długi, długi czas ten owad był stresowany tym, że ten owad karmowy latał po tej modliszce, po całym tym pojemniku i stresował modliszkę. Właśnie, kolejna rzecz, która jest mega ważna, teraz mi się przypomniało, jak o tym zacząłem mówić. Jeżeli macie L1 świeżo wyklutek, świeżo co wyszły z oteki, możecie ich pod żadnym pozorem od razu karmić. Dlaczego? Bo one i tak nie będą jadły, a będą się niestety mocno stresować
i potem, kiedy będą gotowe na przyjęcie pokarmu, nie będą wam chciały jeść, bo będą zestresowane, będą bały się tych muszek owocowych. Dlatego no, najlepiej karmić od doby do dwóch dób po dwóch dób po wykluciu. Dajcie mi spokój tą, co najmniej tą jedną dobę. Niech sobie, że tak powiem, odpoczną, pozwiedzają świat i karmicie je dopiero po jednej lub dwie doby, musicie czekać, tak? I je karmicie i nie ma problemów, one sobie jedzą, nie boją się i tak dalej. Nie możecie też od razu na początek za dużej karmówki rzucać. Jeżeli wrzucacie większe muszki i one nie chcą, te młodyżki nie chcą zjadać tych muszek, wyciągacie te muszki, bo młodyżka się wtedy stresuje, nie przyjmuje pokarmu i przestanie wam już jeść i nic nie zrobicie. Jak macie dużą ilość, to z igły, to będziecie to miesiąc karmić i w życiu wam się to nie uda. Więc przede wszystkim pamiętajcie o tym, że młodyżka się stresuje, jak za wcześnie chcecie wrzucić jej pokarm. Więc lepiej odczekać tam co najmniej dobę, nic jej nie będzie. Młodyżka jak się rodzi, to odwłok ma dosyć gruby, jest przygotowana na to, żeby nie jeść od kilku do kilkunastu godzin. Więc spokojnie, spokojnie, nic jej nie będzie. Oczywiście jak rzucicie parę godzin po kluczu, część młodyżek zacznie tam sobie zjadać, tak? Ale część nie będzie jadła, będzie się stresować i nic z tego dobrego nie wyjdzie. Uwierzcie mi, że nic się nie stanie, jeżeli ta młodyżka nie będzie jadła doby. Nic się naprawdę nie stanie, nawet dwie doby po kluczu jest w stanie przeżyć i potem sobie przyjmować pokarm i nic się z tym owadem nie będzie złego działo. Dobra, tu co ja mam za młodziżki, nie schowałem ich. Kroboterki moje, kochane, schowam sobie. Sorry, że tak na filmie, ale póki pamiętam, sobie to schowam. Nagrywam żywcem, nie lubię cięć i tak dalej, klejenia filmów. No przez to jest ten film na pewno dłuższy. Poprzesuwacie sobie momenty, które was nie interesują. No ale myślę, że jakieś tam garstkę informacji sobie wam się przyda i skorzystacie. No i tak to wygląda. Zastanawiam się, co mam jeszcze tutaj pokazać i jakie problemy z tym karmieniem. No mi się wydaje, że wszystkie zagadnienia tutaj omówiłem. Właśnie też mi się stresowałem dzisiaj, że mi panterka nie chce jeść, a ona była tuż przed linieniem, bo sobie źle zapisałem. Ona była tuż przed linieniem i taka osowiała była, mówię, no coś chyba źle zapisałem. No i faktycznie za godzinę patrzę sobie, wisi i linieje. Wam pokażę, jak ładnie tutaj linieje. Samica, ona już ma takie króciutkie skrzydełka. Liniała mi niedawno, nie chcę jej tak za bardzo stresować. Wiecie co, nie będę jej wyjmował. Pokażę wam innym razem ją. Tą panterkę ma ładne skrzydełka, niech się utwardzi ładnie ta modliszka, dam jej spokój, niech odpocznie sobie i tyle. Mogę wam pokazać samca, wezmę go zaraz z tarasu, wam pokażę jako ciekawostkę samca panterki. Jestem po krótkiej chwili. Panteria piękny, zajebisty samiec, skrzydełka ma eleganckie, piękne są te modliszki. Od niedawna je mam u siebie. Mega są. Zielone oczy, czerwonawo-pomarańczowy odwłok od dołu. Szare skrzydełka. Szkoda, że mi kurczę to ostrości nie łapie. Zresztą możecie sobie wygooglować, jak to wygląda. Taką ciekawostkę wam chciałem pokazać, tego owada. No, robi na mnie kupy, oczywiście. Orientalis na suficie. Bo jest idealnie pod moją głową. I czuję, jak mi coś tu na kark leci. Niech sobie tam żyje, elegancko. I tak wygląda. No i tyle, moi mili. Zapraszam was już dzisiaj na kolejny odcinek. O czym będzie, dowiecie się wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. Jak macie jakieś pytania, w komentarzach piszcie lub przez Facebooka do mnie. Znajdziecie link do Facebooka pod filmem. Zapraszam, śmiało pytać, odpowiem chętnie. Możecie nawet śmiało do mnie zadzwonić, byle tych telefonów nie było za dużo, mam nadzieję. Nie, żartuję sobie. Możecie śmiało dzwonić, chętnie odpowiem, jak znajdę tylko chwilę. Nie zawsze odbieram, bo nie jestem z tych, co do kibla idą, za przeproszeniem, do kibla idą z telefonem. Ale raczej oddzwaniam zawsze, tak? Do następnego, trzymajcie się, narka. No tak, pożegnałem się z wami, a nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o karmówce dla waszych pociech. Jest to bardzo ważna kwestia, nie wiem dlaczego o tym zapomniałem, ale dogrywam
Chcę wam powiedzieć tak, najlepszym pokarmem dla waszych pociech są karaczany tureckie. To jest u mnie podstawa diety moich młodziszek. Mogą być karaczany zielone, jest jeszcze mniej problemów z nimi. Ja właśnie na te karaczany zielone chcę przejść. No wiadomo, też zależy od wielkości, jakiego macie tego wada. Jak jest L1, L2, L3, zależy też od gatunku. No ale jeżeli tak do L2, L3, wiadomo, że nie będziecie karmić karaczanami, chyba że wylęgiem L2, L3, wylęgiem karaczana tureckiego. Ale najbardziej odpowiednie są w tym stadium do L2, L3 muszki owocowe nielotne. Też w większości sklepów dobrych terrorystycznych możecie je kupić lub przez forum w internecie gdzieś na Allegro są, tak, możecie bez problemu je dostać. Mole woskowe możecie sobie zakupić, hodować też u siebie jak najbardziej. Muchy domowe, tak zwane plujki, możecie kupić sobie w sklepie wędkarskim. Pinkę lub białe robaki przepotwarzą wam się w muchy i bez problemu możecie tym sobie karmić. No nie zawierają zbyt wiele, nie mają zbyt wiele wartości odżywczych takie muchy, ale od biedy no ten owad wam przeżyje, tak, na tych muchach. Musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że nie możecie karmić larwami much. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo klejące, młodziczka chwyci taką larwę w odnóża, będzie długo zjadać tą larwę i co? I odnóża się skleją, nie będzie w stanie ich wyprostować. To jest jak najbardziej nieodpowiednia karmówka. Niektórzy, no, jak już nie mają czym, to karmią tym, tak, i uważają, żeby te odnóża się nie skleiły. Ja jednak odradzam tego typu karmówkę. Tak samo odradzam czy to larwy, czy dorosłe chrząszcze mączek młynarek oraz mączek młynarek oraz drewnojady. To jest karmówka jak najbardziej nieodpowiednia dla waszych pociech. Dlaczego? A to dlatego, że młodyczka potrafi się zaczopować, bo zawiera taka larwa, czy ten dorosły chrząszcz, sporo chityny, twardy pancerz, no i niestety ten wasz owad może się zaczopować. Są też dwie szkoły, które mówią, że można karmić młodyczkę świerszczami. Niektórzy twierdzą, że się da, niektórzy twierdzą, że się nie da. Ja generalnie nie karmię świerszczami, bo bywają przypadki, że po świerszczach też młodyczki padają. Tutaj akurat jest, no, jakby to powiedzieć, są dwie szkoły, tak? Tak jak mówię, ja nie karmię i nie polecam nigdy świerszczami karmić waszych pociech, bo jest dużo lepsza karmówka, tak jak mówiłem, karaczany zielone lub tureckie. Oczywiście też są gatunki, co preferują bardziej latający pokarm, tak? Na przykład pochlamę paradoksa woli latający, aczkolwiek biegający też zje, tak? Bo jak już będzie głodna, to też sobie tam zje. To nie jest dla niej jakby problem, tak? Tylko że łatwiej jej jest upolować coś, co lata, bo jak wiecie, pochlamę paradoksa nie jest takim owadem, co ugania się za pokarmem, tylko czyha, aż ten pokarm, że tak powiem, podejdzie jej pod żuwaczki. Aczkolwiek jak gdzieś tam przemknie, no to wiadomo, że zatykuje, tak? Ale nie jest takim biegaczem, jak na przykład spodromantys czy inne takie gatunki. Więc też na to musicie zwrócić uwagę. Ale w internecie jest masa informacji w opisach gatunkowych, co dany owad powinien jeść, czego nie powinien jeść. Także też sobie znajdziecie. To tyle. Tym razem już na serio. Narka. Do miłego.